Tak więc cześć, cześć, witam was. Zobaczcie, jak boberki zaznaczają swój teren. Tutaj mamy kolejnego dużego dęba. Zaznaczonego, już stare w sumie, ale fajne drzewo. Tak, takie drzewo mogą obalić. Tutaj widać pogryzione, tam też można sobie przyjrzeć, jak tam oskurowały te drzewo, pałowały. Tam też, tam kolejne z tyłu bardzo mocno atakują te drzewa, bardzo duży mają ten przyrost. Kiedyś to na początku ich tu tak dużo nie było, ale później najwidoczniej się rozmnożyły, no i po prostu teraz ich już jest bardzo dużo. Pokażę wam jeszcze tam przy spuście, jak tam wygląda. Tam też jest nieciekawie, drzewa w wodzie. No, pokażę. Ale cóż, nie zrobimy nic, taka zima. Zobaczcie sobie tutaj te drzewa do wody przy głównej drodze. Wrzuciłem do wody 3 sztuki. I tu są kolejne jeszcze. Kolejne drzewa. To wszystko raczej wyląduje w wodzie. Tak sobie szykują na zimę, chociaż już teraz za późno, bo już jest lód, ale też się tam gdzieś w tych norach pojawiają, magazyny mają. I tak to wygląda, te drzewa w tej wodzie. Szkoda tak troszeczkę tylko, ale nic nie zrobimy. Tak to wygląda. Blisko drogi, bo w sumie na drodze stoję tutaj. I tutaj mamy to takie poprzewalane. I tu później mamy kontynuację drogi. I tak to wygląda tutaj. Więc bardzo duże niebezpieczeństwo w sumie. Nie, że to tak wszystko do wody poszło. Tak, tutaj mamy czysty spust. Tu widać coś pod tym lodem, jakieś takie albo korytarze jakieś. Ale to jest zamarznięte do góry. Do góry jest zamarznięte. Spust też mamy przytkany. Bobry sobie zrobił robotę. No i tam mamy już drogę, nie? Tam mamy już drogę. Ale tak od drogi tak bardzo, bardzo blisko. Tutaj też mamy kolejne drzewa do wody. W sumie do trzcinowiska, ale też w kierunku wody. I tam mamy sobie główną drogę. No więc takie spustoszenie zaczyna się tutaj dziać. Kolejne drzewo na przejściu sobie leży. I jak to wygląda? Tak wygląda odsłona stawu. Tutaj też bardzo mocno bobry urzędują. Tutaj mamy sobie taką miejscówkę też, taka wyteptana, tam mamy ścieżkę, mamy fajne drzewo też w sumie. No i wam powiem, że staw taki jest troszeczkę przykryty śniegiem, ale lód tu taka jest jakby, to jest taki mieszanina wody ze śniegiem i to w ogóle nie jest zmarznięte, więc nawet po lodzie w tym roku właśnie nie będzie dało chodzić. Znowu jest taki słaby lód z tym śniegiem i tak jakieś dziwne dziury są przymarznięte, ale jakieś takie dziwne, nie wiem co to, tak jakby gazy z mułu wychodziły i wszystko dookoła jest zamarznięte, a to taki jest cieniutki lód na centymetr, tam gdzie jest ta czarna plamka, a reszta dookoła to jest taki śnieg z wodą.